powstał taki pomysł, żeby na terenie województwa śląskiego powstało 5 regionalnych zespołów przewodników psów służbowych, czyli zbieramy większą ilość psów w jednej komendzie, które obsługują z automatu kilka komend. Komenda w Bielsku obsługuje teren Cieszyna, Pszczyny i Żywca. W jakich elementach pracy policyjnej psy się przydają? No przede wszystkim przy wszelkiego rodzaju przestępstwach. Głównie takich przestępstwach, gdzie sprawca odchodzi, tak, czyli można wykonać tropienie, czyli do wyszukiwania śladów, do penetracji terenu. Wykorzystujemy również psy do poszukiwań osób zaginionych. Wówczas pies sprawdza dany teren, wyszukuje jakiegoś zapachu ludzkiego. Dając określoną komendę swojemu przewodnikowi, wtedy możemy wiedzieć, że coś ten pies znalazł. Oprócz tego tutaj w komendzie Bielsku mamy psy wyspecjalizowane do wyszukiwania materiałów wybuchowych oraz do narkotyków. Jestem przewodnikiem od 2019 roku. W 2019 roku w sierpniu kończyliśmy kurs z moim czworonożnym kolegą funkcjonariuszem. W przypadku psa policyjnego funkcjonują dwa imiona. Dlaczego i jakie to są? Pies służbowo nazywa się Nil i ma numer nadany 16124, natomiast takie imię użytkowe, na które on reaguje i słucha, to jest Tibor. Pies jest rasy owczarek niemiecki, jest to linia użytkowa, ma w tej chwili 5 lat. On jest w kategorii patrolowo-tropiącej, także on służy do zabezpieczenia imprez masowych, do takich ogólnych, codziennych patroli, jak również do tropienia za sprawcami jakichś tam zdarzeń kryminalnych lub też do poszukiwania osób zaginionych. Od zawsze takie zamiłowanie mam do zwierząt i podobała mi się ta praca, więc udało mi się przenieść tutaj na to stanowisko. Mój pies, znaczy pies służbowy, ale on ze mną jest 24 godziny na dobę, on ze mną mieszka w domu, także już jesteśmy tak mocno zżyci, że właściwie nie wyobrażamy sobie życia bez siebie. Policjanci muszą chyba jeździć na drugi koniec kraju, tak, i szkolić się bardzo intensywnie i dość długo, tak, żeby ta praca z psem była skuteczna. Kursy specjalistyczne odbywają się tylko i wyłącznie w szkole w Sułkowicach. Tak, trzeba tam pojechać, trzeba tam spędzić określoną ilość czasu w zależności od rodzaju kursu. I tak dokładnie to wygląda. Przez ten okres nauki uczy się zarówno przewodnik, jak i pies. Uczą się siebie po prostu nawzajem. Przyjeżdża 10 przewodników i na tych 10 przewodników czeka na przykład 10 psów. Los nas powiązał i już jesteśmy ze sobą. Przewodnik, który się decyduje na pracę z psem, no dobrze by było, żeby był w miarę sprawny fizycznie, bo no, jest dużo takich zajęć praktycznych. Teorii tam może jest niewiele na początku, ale przede wszystkim skupiamy się na pracy z tym psem, na ćwiczeniu komend. I ja się uczę, i on się uczy, i generalnie w większości praktyczne zajęcia. Ma pan w pamięci jakieś takie akcje, takie największe, gdzie psy sprawdziły się jakoś wyjątkowo dobrze? Poszukiwanie starszego mężczyzny, grubo po 80, w masywie górskim. I wszyscy jak gdyby skupili swoje poszukiwania na najbliższym otoczeniu domu, a okazało się, że ten pan wybrał się po prostu w góry. No i pies przewodnik doprowadził do niego, no i najprawdopodobniej uratował mu życie, bo akurat warunki wtedy były bardzo niesprzyjające. Gdyby ten pan spędził noc w tych górach, no mogło dojść do tragedii. Czy psy są traktowane jako tacy partnerzy, jako policjanci na czterech łapach, z takim no bardziej sercem, czy bardziej jako narzędzie? Nie, no zdecydowanie. Między przewodnikiem a jego psem wytwarza się bardzo mocna więź. Część z naszych przewodników ma do tego warunki i psy trzyma w domu, czyli praktycznie 24 godziny na dobę z tym psem spędzają. Staje się on jak gdyby członkiem rodziny. Nigdy się psa nie traktuje jako narzędzie. To jest pełnoprawny policjant, tyle że na czterech łapach. Dla pana jest po prostu członkiem rodziny, tak? Nie powinno tak może być, ale tak jest po prostu. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że pies nie należy do mnie. Niemniej jednak już tak zżyliśmy się ze sobą, tym bardziej, że tak jak mówię, on akurat nie mieszka na komendzie, tylko mieszka razem ze mną, więc no, traktuję go tak jakby członka rodziny. Ale ta więź przydaje się, tak? Rozumiem, kiedy są jakieś bardzo odpowiedzialne, tak, zajęcia? Zdecydowanie tak. Na pewno ja się nie obawiam, że gdyby ktoś w trakcie służby
nie wiem, próbowałbym zrobić jakąś krzywdę czy coś w tym stylu, to na pewno ten pies mnie obroni. O ile pamiętam, po zmianach przepisów można zabrać po zakończeniu służby psa do domu i może po prostu drugą połowę, tak, życia spędzić już relaksując się, tak? I tak będzie w przypadku pana psa? Tak, mam nadzieję, że w chwili przechodzenia mojego psa na emeryturę zostanie ze mną. Z reguły jest tak, że pies po przejściu na swoją psią emeryturkę trafia do swojego przewodnika. Po zmianie przepisów zmieniło się to, że jest refundowane wyżywienie psu i opieka weterynaryjna. Wcześniej tego nie było, po prostu przewodnik, który zabierał psa do siebie na emeryturę, nie miał tego dofinansowania. W pierwszej kolejności, jeżeli to policjant przewodnik ma możliwość wzięcia psa, to bierze go po prostu do domu. Od pewnego czasu zmieniły się przepisy, więc nasze psy policyjne mają zapewnioną tak zwaną policyjną emeryturę, czyli wyżywienie i opiekę weterynaryjną. Ja nie kojarzę przypadku, żeby przewodnik, który pracował z psem, nie wziął go po prostu po zakończeniu jego służby do siebie do domu. Pierwsza siła.